No cześć, dzisiaj opowiem trochę o moim tle, albo raczej sposobie montowania tła u mnie w akwariumie. Z tego co wiem, dużo osób właśnie sobie tło przykleja, albo tył maluje. Ja szukając na internecie jakiejś innej metody, bo niestety, ale akwarium w domu to jest też kompromis w stosunku do innych mieszkańców, więc stwierdziłem, że potrzebuję coś, żebym mógł wymieniać tło z tyłu i żeby nie sprawiało mi to dużo problemów. Dlatego właśnie wertując internet, oglądając różne filmiki, wpadłem na pomysł, by zamontować z tyłu akwariumu prowadnicę. Wymyśliłem sobie prowadnicę. Znalazłem coś takiego w sklepie budowlanym, w Obi albo w Castoramie, już nie pamiętam. Nazywa się to prowadnice do żaluzji wąskich. To są te na okna roletki. Kupiłem jedną taką długą, 3-metrową prowadnicę i stworzyłem sobie właśnie taką szynę górną i dolną, gdzie wsuwam sobie na spokojnie tło, które fajnie się trzyma, a od strony widocznej zamaskowałem właśnie kawałkiem tej prowadnicy jeszcze brzeg, żeby nie było widać, jak wygląda właśnie ta prowadnica z boku i żeby nie było widać tapety. Prowadnicę przykleiłem taśmą dwustronną na dole akwariumu przy samej krawędzi jedną, a drugą przytwierdziłem do tyłu pokrywy przy samej krawędzi, no tak, żeby było starczało na standardową wysokość 50, trochę mniej, po prostu tylnej tapety. I muszę wam powiedzieć, że metoda ta bardzo dobrze się sprawdza. Prowadnice spełniają swoją funkcję rewelacyjnie. Już kilkukrotnie była tapeta wymieniana albo na jakieś tło roślinne, które aktualnie posiadam, albo było tło jednokolorowe, czarne, niebieskie. Jeżeli ktoś się zastanawia właśnie nad zagospodarowaniem tyłu akwariumu, to polecam tą właśnie metodę, bo naprawdę warto przejść się po takim sklepie i kupić coś takiego, bo naprawdę, jeżeli mamy dostęp z prawej bądź lewej strony akwariumu na tyle, że możemy wsunąć tapetę, no to zróbmy to. Po co kleić sobie coś i po, przypuśćmy, nie wiem, roku lub dwóch męczyć się z odsuwaniem akwariumu albo robieniem restartu i wymianą wtedy dopiero tapety, jak możemy ją zmieniać w trakcie. A nie jedna tapeta bardzo fajnie wygląda właśnie w takim akwarium, jak się wsunie, potem można wysunąć, zwinąć. Jeżeli chodzi o cenę, to to były groszowe sprawy. Te prowadnice do tych roletek dużo nie kosztują, tylko trzeba patrzeć właśnie na długie. Ja polecam kupić do, tak jak ja posiadam akwarium 200, to dwie dwumetrowe albo jedno 3-metrową i to tak lepiej mieć ten zapas na wszelki wypadek, niż go nie mieć w ogóle. Do filmiku wam dołożę zdjęcie, jak to wygląda z boku, żebyście zobaczyli, bo naprawdę dużo fajnych pomysłów na internecie widziałem i z jakimiś właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, koszulkami, jak na dokumenty, że się wkładało od góry coś, albo jakimiś takimi konstrukcjami, że można było nawet tło strukturalne wsadzać. Mnie takie tło strukturalne nie interesowało. Interesowały mnie zwykłe płaskie tapety, więc właśnie dzięki takim filmikom coś takiego wykombinowałem i jest, działa, sprawdza się. Najważniejsze, że ani razu mi się nie odkleiły te prowadnice, mocno trzymają. A przez to, że są na pokrywie nisko przyklejone, to nie przeszkadzają rurkom z odpływu i dopływu filtra. O tyle na dzisiaj.
i do zobaczenia następnym razem. Hej!